Cześć, witajcie, kolejne spotkanie z serii cisza i ufność. Dziś mam dla was taki cytat. Ile samotność i cisza pustelni niesie miłośnikom swoim pożytku i boskiej radości. Dobrze jest czasem być wśród ludzi. Jest wesoło, jest wymiana przeróżnych opinii, jest jakoś taka radośnie, człowiek nie jest sam, czuje się OK. Ale czy przebywanie cały czas wśród ludzi to jest dobry pomysł? Święty Brunon mówi, że w samotności i w ciszy dostąpimy prawdziwej mądrości i pożytku. Dlaczego wydaje mi się, że warto? Nie dlatego, że bycie z ludźmi jest złe i powinniśmy się izolować. Nie, absolutnie nie. Dlatego mam dla was najlepszy argument, najsilniejszy na świecie. Wiecie dlaczego? U Pan Jezus tak robił. Są fragmenty w piśmie, gdy pan Jezus wstawał z rana, żeby pójść się modlić, gdy udawał się na miejsce pustynne, gdy wychodził sam na górę, żeby spotkać się z Ojcem. Uciekał często od tłumów. No to może dzisiaj pobądźmy trochę samemu w ciszy.